absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry 1. Sorry za to ziewnięcie. W tym odcinku zaczynamy... Ten odcinek zaczynamy od rozpoczęcia misji drugiej. Sędzia śmierci. Otwórz drzwi do katedry. Dobra, ale jeszcze zanim tutaj coś zrobię, ten sobie chciał tutaj... O, tu... Nie... Co my tutaj mamy? Devil Arms. Force Edge. To jest chyba to, co mamy teraz, nie? No tak. O, okej. Ale w takim razie... Skoro to nie jest Rebellion... To kiedy Dante będzie miał w tej pierwszej części dostęp do Rebelliona? Dobre pytanie. Nie to. Czekaj, kurde, bo jakoś sprawdziłem sobie w poprzednim odcinku. O, właśnie. Tego szukałem. Podczas skakania boli się od ściany. O Boże, serio? Muszę bumper trzymać? Żeby zrobić unik, bumper, gałka i A? Ale głupie. Czy po prostu gałki nie mogę wcisnąć prawie w bok, albo B. Wow, widać, że dopiero potem pomyśleli nad kombinacjami. I zobaczmy, co jest tutaj. High time, czyli wybicie. Do tyłu i Y. Potem wciśnij jeszcze raz. I... Okej, dobra. Czyli taka kombinacja trzech Y-ków. Zaraz przeciwnicy wyskoczą. Tak, dobra, sprawdźmy to od razu. Powiedzmy, że to się udało. Stylish, proszę. Kurde, ale strasznie szybko tutaj spadają te oceny, widzę. Zaglądamy i jeszcze idziemy po tych. Okej, ten tak przecież był taki dziwny. Który mi gra wykonała, ale okej. Jest tu obraz mężczyzny w średnim wieku. Dobra. Te drzwi są zablokowane. Okej, znowu potrzebuję zardzewiałego klucza. Co z tego, że już ten klucz miałem w poprzednim odcinku, ale oczywiście gra nie ogarnia, że... Jeden klucz może służyć do wielu drzwi. Proszę, proszę! Czy to jest Rebellion?
Jest tu rzeźba kobiety w agonii z mieczem wbitym w jej klatkę piersiową. Zaraz. Słyszę... Chyba słyszę głos... Nie. I can hear a voice. Chwila. Słyszę jakiś głos. Jestem Alastor. The weak słabi otrzyma... Kurde. Okej, nie przeczytałem całości tamtego, ale... No oczywiście. Czy to jest rebelion? Okej, myślałem, że tak jestem w stanie i go z siebie po prostu wyciągnie. O nie! Alastor daje posiadaczowi prędkość błyskawicy i obszarowe ataki, coś takiego? Okej, okay, i dalej mogę używać tych normalnych kombosów jak przy tym poprzednim mieczu. Dobra. Dodatkowo z Alastorem jeszcze siepie dookoła błyskawicami. Świetnie. Shotgun! Pistolet średniego, szerokiego zasięgu, bardzo destrukcyjny na bliskim dystansie. Wiadomix. No, tylko oczywiście będę musiał go wyekwipować pewnie. Zanim będę chciał go użyć, tutaj coś się znajduje, widzę. Tutaj pusto. Co jest tutaj? Żniwiarz? Jak... Co? Jak diabeł jest zdekapitowany? Aha, że klucz jest jakby wrąbany w tę ścianę, czy coś. Czy tam w ten obraz. Wziąć go? No oczywiście, zabieramy. Rusty key, okej. I co, zaatakujemy coś teraz? Okej, jestem zdziwiony, że nie. No i... A, o, dobra, to było do przewidzenia. Dobra, czekajcie. Zobaczmy jakie. Force Edge, Alastor. Nie, wykorzystajmy Alastora. Tak, 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 jest już chyba super. Tutaj. Double Trigger już aktywny. Ciekawe. Ciśnij prawy bumper. No tak, lewy bumper, kiedy 3 albo więcej tych pasków jest naładowanych. Trzeba tych takich run pod życiem. Dalej to samo, ale kurde, czyli jednak błyskawice nie są jakimś jeszcze mocniejszym strzałem. Tak, weź ten shotgun.
Zawsze mnie w DMC-kach ciekawi, skąd Dante ma tyle tej amunicji. Czy on jakoś swoją tą demoniczną mocą wpływa na te pukawki, że one nagle mają nieskończoność amunicji? To jest dobre pytanie. Co my tu... Au! Dobra. Okej, potrzeba jakiegoś znaku, który ściągnie te bariery, bo inaczej nie będę w stanie nic zrobić z tym lwem. Może jest typ. Co, już padł? Serio? Nie wskoczę se na to, niestety. Zobaczmy, czy jakoś tak... O, może wejdę tutaj po schodach, jak człowiek. No! Jesus, mać! Jest tu wygrawerowany lew i coś jest napisane. Tylko ci, których... Lew zaakceptuje, są wolni. Czy jakoś tak by to było? Ej, złaź ze mnie! Okej. Dobra. Teraz to jest zablokowane. Tutaj nie pokonam wszystkich przeciwników. Co jest tutaj? Coś jest wyryte pod... otwarciem jakoś, tak? Tutaj prowadzi się zebrane dusze. Aha, i to tyle. Dobra, ale mi to dużo powiedziało. To jest coś... coś jest napisane. Bóg stoi... Przed kimś tam? Aby otworzyć ścieżkę, użyj... siły... dzięki której powrócisz? Okej. Co, to teraz zadziała? Nie. Dlatego już bardziej nie... Aha, okej, to jest klapa w podłodze. I co my tutaj mamy? Kostur osądu. Kostur, który świeci tajemniczym światłem. Albo migocze tajemniczym światłem, coś takiego. A, i wróciliśmy tutaj do biblioteczki. Okej. Okay. Tu w razie czego... gdybym nie znalazł tego shotguna, pewnie taki powrót. Okej. Okay. O! Ciekawe. Cóż... cóż to za widmo?
Okej, okay, z tym triggerem poszło szybko, ale pytanie w sumie, czy ja musiałem tutaj użyć Devil Triggera, czy normalnie też byłem w stanie je położyć? No, to są pająki, czy jak? Carving of Judge of Death. Carving to jest rzeźbisz? Jest tu wyrzeźbiony sędzia śmierci. Wygląda jakby osądzał. Nie, wygląda jakby sędzia coś musiał coś trzymać. No tak, no. Musimy użyć, bo trzeba mu to dać. I teraz otworzy się przejście, tak? Tak jest. I ukończyliśmy misję. Okej, okay, 17 minut. Okej, okay, to myślę, że możemy się jeszcze zająć. O, jeszcze na B. Piło. Bonusik do orbów, dziękować. Zapis, tak, zapis od Kong, oczywiście. Tu w ogóle ogarnąłem, to nie są misje, to są miejsca zapisu. A jeśli wierzyć opisowi z gry online, to jeszcze czeka mnie 21 misji. Ale zobaczymy. Misja trzecia. Niszczyciel Ardoru. Przezwyciężdż albo przejdź próbę i zdobądź zdobycz lwa. Albo dumę lwa, czy coś takiego. Okej, okay, Alastor. No, na coś mnie stać. 350. No w sumie tylko na to mnie stać. Aż to jest żądło! Okej! Okay. Stinger, plunge, dobra. Run train, throw the... Rzuć mieczem jak bumerangiem, okej. Okay. Podwójny skok w powietrzu. Become airborne and be capable of performing aerial electrocution attacks. Ten airborne to chyba jakaś ta... jakaś forma. Mi się wydaje, która się w Devil Triggerze aktywuje. Vortex. Damage. The spinning body attacks. Okej, dobra. No, czeka mnie trochę farmienia, myślę, ale w sumie kilka powtórzeń, jakiegoś levela i nie będzie to zbytni problem. Ale okej. Na razie lecimy z misją trzecią. What on earth? Dobra, mamy tutaj coś, ale jeszcze chcę zobaczyć, jak to żądło się wykonuje. Tutaj tylko tu. Żądło. Okej, okay, dokładnie tak samo jak w innych. Tylko tutaj muszę dać raz do przodu i wcisnąć Y, kiedy trzymam bumper, a nie dwa razy Y. Ale nieważne. Co my tu mamy? Zdobycz lwa jest przyznawana tylko tym, którzy wybiorą ścieżkę prób. Czyli po prostu jak ukończę próby, no to będę mógł będę mógł sobie to zgarnąć. No, ładny zamek, fajny most. Widok trochę taki kiepawy, ale wiadomo. To jest gra z 2000 któregoś roku, więc to nie będzie miało zdumiewającej grafiki. Ale, co jest ciekawe, gra może i ma swoje lata, ale zestarzała się bardzo ładnie. Wróć ścieżką i... a powrócisz z otchłani.
Gdzie głowa... Nie, gdzie lwie serce... A nie, z lwim sercem i dzięki temu zdobędziesz zdobycz lwa. Jakoś tak by to było. Okej, ale ja bym chciał to... Nie, bo z tym mam coś zrobić, czy... Czy z tym? Okej, tutaj coś jeszcze. Ten symbol... reprezentuje... kostur Hermesa, czyli Caduceus. Który jest używany w sztuce alchemii. Czuję coś w rodzaju tajemniczej siły, ale nie mogę jej do końca zrozumieć. Jeszcze. Dobra, ale co ja mam teraz zrobić? Bardziej nie mam się teraz dosłownie po prostu cofnąć, nie? To było trochę za proste. Okej, a może jednak mam? Aha! Taka ścieżka. Shotgun tu idealnie się sprawdza. Okej. No! Aha, zajebiście. I za każdym razem jak to spieprzę, to muszę to przejść jeszcze raz. Dobra, tutaj to mnie może wywalać, kiedy chcę. Okej, okay, drugi fragment niebieskiej kuli. No tak, tutaj nic nie zrobię. Tutaj... ciągle nic. Tutaj... tego już nawet nie mogę odczytać. No! Jezu, ale to jest skakanie upośledzone! Więc normalnie skoczyć to mi robi taki... pół doskok jeszcze na 2 metry w przód. Teraz co, wróci? Tak, wróciłem normalnie. Dziękuję, chociaż wolałbym to normalnie sobie poskakać, no ale trudno się mówi. Okej, teraz mamy tę zdobycz lwa. Kurde, ale na mały dystans z tym żądłem teraz lecimy. Zdobycz lwa. Znak siły. Pozwala skonfrontować się z lwim strażnikiem. Hej. Magmowy pająk. What a big surprise. I hope for your sake you got something inside that big body of yours. A nie, to jest skorpion! A
Okej, skoro którego muszę bić po pysku, bo inaczej nie robimy damage'a. Czekaj, Devil Trigger. Nie żyje. Try again. Aha, ale to ca... O Boże, całą walkę jadę od nowa? Ale głupie. Dobra, ale weźmy sobie jednak Ebony Ivory. Lepiej go tak siepać z dystansu, niż tak się trzepać. Tutaj jaki miecz mamy, to jest bez znaczenia. Dobrze, dobrze, dobrze. Już wiemy, co będzie dalej. Bardzo bym chciał sobie pominąć te cutscenki. Żeby nie zajmować bez sensu czasu odcinka. Tak, 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 tak. Dobra. Pokaż pysk. Tak, oczywiście się będzie odsłaniał. Ja pierdzielę, czemu ja tak dostaję po mordzie? No tak, zapomniałem, że ja tutaj mam punkt nie pod B, tylko pod tą durną kombinacją. Ja czy naprawdę na nim zużyję wszystkie te orby, jakie mam? To nie jest trudny przeciwnik. Tak, tak, dziękuję, pomijamy. No! Boże, czemu się bije mi taki damage? To jest bez sensu. O, może tak żądłem. Debil. Średnio to będzie stylowe, no ale no... Które bezpieczne. Trochę się dałem zapędzić idealnie w kozirów, nie? A nie, to jest taki... Pająko Skorpion! A? Mam jakąś gwiazdkę? Mam. Poproszę. A XD? No, proszę. Zaczęło tylko dobrze używać skill. Czekaj, ja go zabiłem, czy on mi uciekł? No, bo tam trochę dostałem, ale on niestety chyba uciekł. Tak mi się wydaje. No to ale, misja ukończona. Arachnofobia osiągnięcie wpadło. 15 minut. D. No. Gdyby nie te śmierci, może byłoby B. Dobra. Zapisujemy. Dziękuję. I misją czwartą.
Easy Automatic. Aha, od teraz możesz przełączyć tryb na łatwy. W tym trybie możesz wykonywać i cieszyć się różnymi ruchami z prostymi kontrolkami. Z jednym przyciskiem będziesz w stanie wykonywać wiele różnych kombinacji mieczem, zależnie od sytuacji. Będziesz także w stanie strzelać bez wciskania bumpera, aby namierzać cel. Plus przytrzymywanie przycisku strzału będzie... Aha, okej, okay, że... Serio. W sensie, no, to bardziej do shotguna chyba podchodzi. Nie chcę przejść na easy mode. I Mroczny Rycerz. Za 800... No, mogę tego Air Raida w sumie sobie ulepszyć. Wykupić. No i okej. Okay. Bo to w ekstrasach są tylko te gwiazdki do kupowania, nic więcej. Dobra. No to cóż. Tyle porobione. Jeszcze muszę tylko wyjść. Tak, nie wyjdę, muszę wejść do tego. Reset. Tak. W kolejnym odcinku zajmiemy się misją 4, a ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!